Dzień dobry. Jeżeli jesteście fanami czytników oraz serwisu Legimi, to mam coś dla Was. Zapraszam do obejrzenia dzisiejszego odcinka. W ramach projektu Książka Chroni nasza biblioteka pozyskała czytniki, które będzie można wypożyczać na okres 30 dni z możliwością prolongaty. A teraz krótka instrukcja, jak korzystać z Legimi na czytniku. Na stronie internetowej biblioteki w zakładce Legimi znajduje się opcja Instalacja na czytniku Kindle. Po kliknięciu w nowym oknie pojawi się strona z dokładnym opisem kroków, które trzeba wykonać, żeby zsynchronizować czytnik z serwisem Legimi. To bardzo proste. W pierwszej kolejności należy pobrać ze strony Legimi aplikację na wybrany komputer z systemem Windows lub macOS i ją zainstalować. Następnie w aplikacji wybieramy opcję Mam już pakiet i logujemy się danymi podanymi przy zakładaniu konta Legimi. Uwaga! Aplikacja synchronizuje tylko książki dodane na naszą półkę książek. Można to zrobić poprzez stronę internetową Legimi albo aplikację na telefonie lub tablecie. Kiedy przygotujemy półkę z książkami, możemy podłączyć czytnik do komputera przy pomocy kabla USB i kliknąć przycisk Dalej. Wtedy pojawi się kolejne okno ze statusem naszej subskrypcji. Jeżeli czytnik został prawidłowo podłączony, w dolnej części okna zobaczymy zielony komunikat Podłączony. Klikamy żółty przycisk Synchronizuj. Ujrzymy nowe okno, w którym możemy wybrać książki, które chcemy wysłać na czytnik. Potem klikamy zielony przycisk Synchronizuj. Program natychmiast rozpocznie synchronizację. Co ważne, nie należy odłączać urządzenia, dopóki synchronizacja nie zostanie zakończona. Po zakończeniu synchronizacji można odłączyć czytnik od komputera. Wybrane książki będą dostępne w bibliotece czytnika. I to wszystko. Mam nadzieję, że taka opcja również przypadnie Państwu do gustu i odwiedzicie naszą bibliotekę. Ja serdecznie zapraszam i życzę miłej lektury na czytniku.